Powiedz mi, po co ci to wszystko? Po co ci problemy, zmartwienia, ta kupa kasy na koncie, masa klientów dobijających się do drzwi? Po co? Witam cię w kolejnym dniu mojego daily. Lepiej, gdzie pokazuję ci, jak możesz czuć się lepiej, wyglądać lepiej i żyć lepiej. Dzisiaj niedziela, dzień lenia, czyli jest godzina 7:30, a ja zasuwam ciężko harować po to, aby ruszyć z powrotem po ponadrocznym, półtorejrocznym przestoju Dom Aloesu. Dom Aloesu, czyli moją wizję świata, która sprawi, że ty, no i ty też, będziecie mogli czuć się lepiej, wyglądać lepiej i żyć lepiej. Jednak pytanie podstawowe. Jeżeli coś robisz, jeżeli otwierasz swój biznes, jeżeli robisz jakieś projekty, pracujesz dla kogoś, bądź po prostu jakoś tam sobie żyjesz, musisz sobie zadać bardzo ważne pytanie. Po co? Po co ci to? Bo jeżeli nie będziesz wiedzieć po co, nie będziesz mieć silnego przeświadczenia, że to co robisz ma jakiś sens, ma jakąś wartość, w ogóle daje coś komuś, nie masz szans. Rozbijesz się o jedną ścianę, drugą, nawet taki etap podniecenia, który się zawsze pojawia na początku, kiedy ci przejdzie, będzie bolało. To o tym, dlaczego ja to robię, dlaczego chcę sprawić, abyś mógł czuć się lepiej, wyglądać lepiej i żyć lepiej, pokażę ci już dzisiaj, koło 20:00 na YouTubie, w nowej serii Lepszym Być. Będzie to seria dłuższa, 10-15 minutowa, w której opowiem ci trochę o założeniach tego, po co, skąd ja w ogóle się wziąłem, kim ja w ogóle jestem, dlaczego robię to, co robię i gdzie ja chcę dojść. Zapraszam cię serdecznie już dziś. Seria Lepszym Być, znajdziesz playlistę na YouTubie, znajdziesz również nagrania na fejsie. A teraz spadam do biura i życzę ci wspaniałego dnia, danej niedzieli i dobrych odpowiedzi, żebyś wiedział, po co to robisz. Najlepszego i do zobaczenia gdzieś na świecie.